ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. To są przymioty Cezara. Usposobienie łagodne i życzliwe. Ogromnie się rozkoszuje wybitnymi umysłami. Ustępuje prośbom słusznym i wypływającym z poczucia obowiązku, ale nie próżnym i karierowiczowskim. Jest człowiekiem bardzo bystrym i wiele przewidującym. Podziwiam powagę, sprawiedliwość i mądrość Cezara. I któż to pisze? Cyceron, zaciekły przeciwnik polityczny Cezara. Gaius Julius Cezar urodził się 12 lipca 100 roku przed naszą erą lub 13 lipca 102 roku przed naszą erą, a 15 marca 44 roku przed naszą erą o godzinie 11 został zamordowany. Zadano mu 23 ciosy sztyletami, tylko jeden z nich był śmiertelny. Rzymski polityk, wódz, dyktator, mąż stanu i pisarz, który w rozmowie ze swoim sekretarzem Emiliuszem na wieść o niezadowoleniu Rzymian powiedział krótko: zmieniam Rzym i zmieniam świat. Witam w studiu gości, witam panie, profesor Ewa Wiprzycka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Iwona Żółtowska z Instytutu Filologii Klasycznej. Witam. Dzień dobry. Telefon do nas 022 645 22 22. Michał Nowak czuwa przy telefonie, a program realizuje Marek Dalba. Proszę Państwa, mamy 5 egzemplarzy arcyciekawej biografii Juliusza Cezara, autorstwa Maxa Gallo, francuskiego historyka, wnikliwego badacza dziejów i pisarza, uważanego za mistrza biografii. Książkę opublikował dom wydawniczy Rebis. 5 egzemplarzy książki Cezar czeka na Państwa. Ja już otworzyłam ją na epilogu, gdzie jest niesamowicie dramatycznie i przepięknie opisana scena zabójstwa Cezara. Jeżeli będzie na to czas, przeczytam, ale dopiero pod koniec naszego spotkania. Gajusz Juliusz Cezar, pochodzący ze znanej patrycjuszowskiej rodziny, według legendy mitycznym założycielem rodu Juliuszów był Eneasz. Cezar był głównym sprawcą upadku Rzymskiej Republiki. Na czym polegała jego wizja zmiany Rzymu i zmiany świata, o czym powiedział swojemu sekretarzowi? Wydaje mi się, że przede wszystkim miał świadomość, że rozmiary imperium z czasów, kiedy próbował coś w tym imperium zdziałać i znaczyć, są zupełnie inne niż rozmiary miasta, od którego się wszystko zaczęło. I można przypuszczać, że widział bolesną dysproporcję między formą rządów ze wszech miar stosowną wobec tego miasta, ale nie do końca pasującą do imperium, które, żeby je przejechać, to trzeba było pewnie ze 2 miesięcy. A zatem szukał innych sposobów, żeby sprawnie zarządzać tym imperium. Poza tym, od wczesnej młodości wykazywał chęć odznaczenia się, co w jego rodzinie wcale nie było takie nadzwyczajne, ponieważ o Juliuszach można powiedzieć, że mają najwyższych urzędników, mają konsulów, ale nie garną się specjalnie do władzy. Mają swoją opcję polityczną, mają swoją wyrazistość. Ale swoje stanowiska, ale takie, tak, żeby ale było w miarę dobrze żyć. Żeby można było dobrze coś żyć. Coś jest na rzeczy, ponieważ sam Cezar wspomina o tym, jaki to jest wspaniały ród, kiedy chwali swoją ciotkę i mówi o tym, że mają i krew królów po kądzieli, i krew bogów po mieczu. No a zatem mają świadomość swojej wielkości i uważają, że ta wielkość pasuje do wielkości Rzymu, więc
trudno odtworzyć, co się dzieje w głowie tego człowieka, ale prawdopodobnie doszedł do wniosku, że czas na zmianę. Nawiasem mówiąc, nie był jedynym, bo jeżeli się czyta historię Republiki, poczynając od lat 80. albo i wcześniej, to jest ciągłe wrzenie, ciągłe szukanie jakichś nowych form władzy. Taka jest moja wizja tej sprawy. No tak, zacznijmy od tego, że pani te zwierzęta... Ewa Wiprzycka. Tak. Tak naprawdę jestem Ewa Wiprzycka. Nie muszę być profesorem. Tak naprawdę to wszystkie te zwierzęta, wszyscy ci politycy rzymscy czasów Republiki Rzymskiej byli ludźmi oszalałymi i pragnącymi sprawować władzę. Walczącymi ze sobą o pierwszeństwo, o to, żeby być ważniejszymi od innych. To jest, byśmy powiedzieli, obsesyjna cecha tej grupy społecznej. Nawet jeszcze wcześniej ona nie musi być, nie musimy dojść do lat 80. Także Cezar w tym wzrasta, dla niego to jest absolutnie oczywiste. Druga rzecz, którą bym dodała, a którą pani powiedziała na koniec. No, tak naprawdę to my nie wiemy, co on miał w głowie. Ponieważ on do nas, jesteśmy w sytuacji uprzywilejowanej, bo on do nas przemawia. My mamy sporo jego tekstów, ale te teksty wszystkie były przeznaczone do publikacji i pisane przez człowieka, który bardzo siebie kontrolował. I który nie miał zamiaru opisywać dokładnie. My wiemy, kiedy, że pod koniec, opowiada się, że pod koniec swojego życia, kiedy był człowiekiem bardzo potężnym, nam się wydaje, że taki stary to on nie był. No, 56 lat miał, 56 jak go zamordowano. Tak, dzisiaj to dla polityka są najlepsze czasy. Oczywiście. No, ale mimo wszystko w starożytności myślano, że to już jest wiek karzeń zaawansowany. Oskarżano jego o to, że on zniecierpliwiony trudnościami, jakie napotykał w Rzymie i z politykami, i z elitą, i z ludem, chciał przenieść stolicę do Aleksandrii. A któż to wie, czy to jest prawda? Jak to sprawdzić? Tego by on nawet przez sen nie powiedział, bo to jest, nawet jak miał to na myśli. No niektórzy posądzali go o to, że on się chce koronować na króla w Aleksandrii, ale to właśnie dlatego, że tam była Kleopatra. Ale on próbował się koronować najpierw w Rzymie. Ale on wcale nie chciał być królem. A skąd on odrzucił ten tytuł. Tak, ale to była forma sprawdzenia, czy to jest już odpowiedni czas. Czy dojrzało. Czy społeczeństwo dojrzało do tego, żeby mieć króla. Przypomnijmy sobie Ostrożnego Augusta, który jest przecież synem adoptowanym Cezara i doskonale uczy się na jego błędach. Wie, że to nie jest moment. Kolejny cesarz może już sobie na to pozwolić, żeby być jedynowładcą. Poprzednicy udają, że nimi nie są. Dobrze, odbierzemy telefony, proszę założyć słuchawki 022 645 22 22. Jeśli będzie więcej telefonów niż 5, będziemy losować. Mamy 5 egzemplarzy książki Cezar Maxa Gallo. Halo? Dzień dobry, mam bardzo gorącą prośbę. Witam. Do pani w studio, żeby były tak uprzejme i rozstrzygnęły taką wątpliwość. Chodzi mi o to słynne, cytowane wszędzie powiedzenie, kości zostały rzucone w momencie, kiedy Cezar przekraczał Rubikon i dokonywał zamachu stanu. Ale jak to jest? Tak, otóż... Wszędzie słyszy się, że autorem jest Cezar, a ja z innych licznych zresztą źródeł wiem, pewnie nie wiem czy dobrze wiem, że autorem jest Menander, poeta ateński z przełomu IV i III wieku, zresztą no, autor bardzo licznych chyba 100 komedii wspaniałych, którego znaczy dorobek nie zachował się w dużej ilości, ale znamy liczne jego sentencje, właśnie takie jak błądzenie jest rzeczą ludzką, jestem człowiekiem, nic to ludzkie nie jest mi obce, wybrańcy bogów umierają młodo i te nieszczęsne kości, które zostały rzucone. Te powiedzenia przeszły do kultury europejskiej po
poprzez wersję łacińską. Ja mam bardzo gorącą prośbę do pań profesorów, żeby rozstrzygnęły, czy Cezar tylko zacytował, czy jest autorem. Kłaniam się, nisko do widzenia. Dziękujemy serdecznie, powiedziała pani pań profesorów, a ja chciałam zwrócić uwagę, że o wielkim wojowniku, wodzu, polityku rozmawiamy w gronie samych kobiet. Bardzo to jest symptomatyczne. Pani Iwona Żółtowska uśmiecha się przez cały czas, jak słyszy o tych łacińskich sentencjach. Bardzo proszę, pani Iwona. Tak, to Iwona prawda, Żółtowska. Mamy do czynienia z erudytą, z człowiekiem, który sposobiąc się do funkcji polityka, nie tylko uczy się, jak dobrze wypaść i uczy się na przykład prawa i ekonomii, ale także zdobywa bardzo szeroką wiedzę ogólną. I tutaj w tych momentach węzłowych, przynajmniej tak to wynika z biografii Cezara, tych starożytnych, choćby ze Swetoniusza, bo to między innymi ze Swetoniusza znamy. Otóż cytuję krótkie, zwięzłe powiedzenia znane mu z wcześniejszej lektury. Być może jest to jakaś sugestia dla współczesnych polityków, żeby dużo czytali i pewne sytuacje polityczne puentowali zręcznymi cytatami. Tak jak robił to Cezar. Oj, może lepiej nie. Tylko niech cytują dokładnie, niech to nie będą cytaty przybliżone. I tutaj rzeczywiście jest tak, że my wiele takich powiedzeń greckich znamy w wersji łacińskiej właśnie dzięki tym erudytom z rzymskiej nobilitas. To byli naprawdę ludzie świetnie wykształceni, mieli zwykle greckich pedagogów, czyli niewolników, których podstawową funkcją było takiemu młodemu człowiekowi od 6-7 roku życia wkładanie do głowy podstaw literatury, a potem coraz bardziej skomplikowanych dzieł, zagadnień, kwestii. Cezar jest także świetnym literatem, on świetnie O czym pisze. Jeszcze powiemy, oczywiście, żeby, skoro kości zostały rzucone, czyli alea jacta est, w związku z tym jeszcze tylko zanim odbierzemy następny telefon, dopowiem, bo do tego będziemy nawiązywać. Cezar zamierzał pozostać w Galii, gdzie był na czele armii i zarządzać podbitą prowincją do czasu, aż otrzyma konsulat, co wprawiło w popłoch oczywiście senatorów i konsekwencją tego popłochu było słynne właśnie rzucone kości. To znaczy Cezar, gdy dostał od senatu wezwanie do stawienia się w Rzymie, nocą... Miał rozpuścić wojsko. Miał rozpuścić z jednym, tak maksymalnie jest, dwoma legionami. Tak jest. A on w nocy z 10 na 11 stycznia 49 roku przed naszą erą oczywiście przekroczył tę rzekę Rubikon, rzeczkę Strumień właściwie. Ona jest graniczna między taka, jego tak, która oddzielała Italię od Galii przedalpejskiej i tym samym złamał zakaz wkroczenia do Italii z wojskiem. To, co pani Iwona Żółtowska powiedziała, kazali mu rozpuścić wojsko, a on z wojskiem wkroczył i ruszył w stronę Rzymu. Bardzo to znamienne, nie pierwszy zakaz złamany przez Cezara, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Odbierzemy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, interesują mnie wydarzenia, które rozegrały się po ostatniej wojnie punickiej do wybuchu wojny Pompejusza z Cezarem. Interesują mnie przede wszystkim wydarzenia polityczne, to znaczy tytuł imperatora, który sobie nadał bodajże jeden z przywódców w ostatniej wojnie punickiej, czy też w drugiej wojnie punickiej, i wydarzenia ekonomiczne, które spowodowały, że Rzym także się zmienił. Czy te wydarzenia przyczyniły się do tego, że powstały takie silne jednostki jak Pompejusz i Cezar, które nie zawahały się walczyć i używać zwykłych ludzi po prostu w swoich interesach do tego, ażeby uzyskać władzę? To jedno pytanie. A drugie pytanie, dlaczego Rzymianie, zwykli Rzymianie, nie starali się obalić dyktatorów, czy też takich ludzi, którzy potrafią, tych silnych jednostek, które rywalizowały między sobą o władzę, dlaczego nie starały się ich osłabić po to, ażeby wzmocnić swoją pozycję ogółu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę profesora Wawiprzycka. Tak, litości, drogi panie, bo żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie... To trzeba całej godziny? Tak, nie tylko całej godziny. Wykład kursowy. Trzymajmy się Cezara, to będzie wygodniejsze. Natomiast warto jest powiedzieć, że termin imperator był terminem, którym obdarzało zwycięskie wojsko na polu chwały po bitwie zwycięskiego wodza i który on nosił
do momentu, do odbycia triumfu. No, albo do momentu, w którym było jasne, że triumfu nie odbędzie. Wszystko jedno, dalej... A potem? Słucham? A potem? Nie, a potem się mówiło, ktoś był obwołany imperatorem kilkakrotnie, kilkanastokrotnie. To jest normalne, to jest podstawowe znaczenie. To prawda, że w Rzymie przynajmniej był jeden polityk, który spróbował uczynić ze słowa imperator termin, nazwać swoją nadzwyczajną władzę. Właśnie w ten sposób imperator zbliżał się do tego, co my pod tym terminem rozumiemy, i to był żyjący za czasów Cezara Pompejusz Wielki, który się posługiwał, jego otoczenie, jego sztab propagandowy rzeczywiście lansował ten termin, ale podstawowe znaczenie to jest związane ze zwycięstwem na polu bitwy. Tak to niewątpliwie było. Przepraszam, czy jeszcze drugi pan. Ale jeszcze pana... chcę dodać do imperatora, że to było też imperator używany był także w słynnym pozdrowieniu gladiatorów, którzy szli na arenę. W okresie Cesarstwa Rzymskiego. Tak, ave imperator morituri te salutant. To w, ale też przecież później? Ci idący na śmierć pozdrawiali nie, właśnie. Nie, proszę pani, później, za czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to imperator był używany podwójnie. Tak jak go używał Pompejusz, to znaczy jako przydomek tkwiący w imieniu cesarza, jako część tytulatury cesarskiej, co nie przeszkadzało też, że Oktawian August czy Tyberiusz był wielokrotnie obwoływany imperatorem. Tak? 022-645-2222. Zdążyłam, proszę pani Iwana Żółtowska. Chciałam jeszcze przypomnieć o jednym drobiazgu, a mianowicie o dwóch właściwie. Po pierwsze, chyba Cezar jako pierwszy został obwołany imperatorem na stałe. To październik 45 rok. A druga rzecz... Nie? Dyktator. Dyktatorem. Dyktator. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Z tytułem imperatora łączy się wieniec, który był bardzo istotny dla Cezara, ponieważ on włos miał rzadki, zaczesywał ten włos do tyłu, a wieniec imperatora ze złotych listków wawrzynu troszeczkę tę łysinę kamuflował. Otóż to, Cezar podobno to jeden z jego nielicznych kompleksów na punkcie tej łysiny. Cezar mianował się dyktatorem dożywotnim, czyli in perpetuum, a także najwyższym kapłanem i ojcem ojczyzny. Ojczyzny to Oktawian. Ale nie męczmy czytelników. Ale Swetoniusz tak, pisze, tak, że zamordowano ojca ojczyzny. Dobrze. Pani profesor, było jeszcze jedno pytanie, na które pani miała ochotę odpowiedzieć, a dotyczyło ludu rzymskiego. Dlaczego jego nastawienia wobec dyktatorów i takich. Dlaczego lud rzymski nie zaprotestował? Przed tyranów. Tak, przed Cezarem był tylko jeden przypadek, kiedy to dyktator rzeczywiście pełnił, my byśmy powiedzieli, zachowywał się jak tyran, to znaczy Sulla. I to prawda. I na pytanie, dlaczego przeciwko Sulli czy przeciwko Cezarowi no nie protestowano tak dostatecznie silnie, odpowiedź jest niesłychanie prosta, bo ci dwaj ludzie byli niesłychanie silni, mieli wojsko, mieli straż przyboczną i wszystko to, co mieli, co im zapewniało pozycję. Tak, bunt z całą pewnością był ryzykowny. Ryzyko. Ale tu jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie lud chyba lubi dyktatorów, ponieważ oni dobrze karmią, obniżają ceny zboża, urządzają uczty publiczne, przynajmniej dużo na ten temat się pisze, więc są rozmaite sposoby zjednywania sobie tak ludzi i obłaskawiania przez żołądek do serca, powiedziałabym, oraz umysłu. Otóż to. Więc większość dyktatorów, także Gajusz Cezar, w każdym razie ludzi dążących do władzy pełnej, doskonale zna te sposoby. Był taki moment, kiedy przeciwko, za chwilę odbierzemy telefony, przeciwko Juliuszowi Cezarowi zbuntowali się wojskowi, legioniści, czyli jego najbliżsi mu ludzie. I on wyszedł do nich, przemówił, ale nazwał ich obywatelami. Tak.
a nie żołnierzami. Zapadła grobowa cisza, a on wszedł na mur, gdzie mógł dostać w głowę kamieniem i właściwie sprawa byłaby błyskawicznie rozwiązana. I oni się śmiertelnie, ale poczuli się tak dotknięci, że błagali go o przebaczenie i o to, żeby znów ich nazwał żołnierzami. Tak, to było coś nieprawdopodobnego zupełnie. Wojsko Cezara, zresztą to się datuje już od reformy Mariusza dużo wcześniej. Powiedzmy, to świadczy o tym, jakim on był geniuszem psychologii i dyplomacji. Tak, ale też w tym czasie w Rzymie wodzowie są silnie związani ze swoimi żołnierzami. Ich obowiązkiem jest zadbać o to, żeby weterani mieli byt zapewniony, więc wiadomo, że żołnierz się czuje związany mocno z tym człowiekiem, który my potem po karierze wojskowej, po szczęśliwym dotarciu do ojczyzny zapewni możliwość utrzymania się. Cezar bardzo dbał i pamiętam, że była taka chyba w Galii taka sytuacja, czy w Germanii, że zbuntowały się jakieś oddziały przeciwko niemu i to było 120 legionistów. Wszystkich skazał na śmierć, po czym za zdradę, to było oczywiste, po czym powiedział, że spośród tych 120 wybierze 12 i oni zginą. Czyli też zadziałał psychologicznie na resztę, na resztę skazanych. I jeden z tej dwunastki zaczął krzyczeć, że jego nie było w obozie wtedy, kiedy powstał bunt, że to jakaś intryga doprowadziła do tego, że on się znalazł na tej liście i Cezar powiedział, niech sprawa zostanie zbadana i wtedy podejmę decyzję. Czyli wódz wielki i sprawiedliwy, ojciec wojska. Potem wykorzystywał Napoleon. To było jeszcze zabawniejsze, dlatego zaraz że odbierzemy telefon. Ustalił ze swoimi oficerami niższej raczej rangi, jacy byli ci żołnierze, którzy z żołnierzy odgrywali istotniejszą rolę. A to, że zabito co dziesiątego, to jest zwykła kara w Wojsku Rzymskim, decymacji. Dziesiątkowanie to jest Co dziesiąty ginie, odlicza się. I ustawiono tak tych żołnierzy, żeby ci, którzy mieli być, zabici, żeby to byli właśnie ci, którzy chcieli ten zabić. Ten jeden zaczął krzyczeć i szczęśliwie się uratował, a Cezar wtedy kazał zabić tego centuriona, tego oficera, który go wciągnął na listę. Niesłusznie. Odbieramy telefony. Halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ten wątek gerontologiczny mnie niezwykle zafrapował, bo Państwo tak przemknęli, czy my na Cezara nie patrzymy okiem współczesnego człowieka, bo w starożytnym Rzymie w czasach Chrystusa przeciętna długość życia wynosiła zaledwie 23 lata. To 50 parę lat. To znaczy, że Chrystus był starcem, jak zmarł mając 33 lata. Doświadczony człowiek. A mnie zainteresowała troszeczkę osobowość Juliusza Cezara, bo to u Cezara Lombroso w książce Geniusz i obłąkanie dość często właśnie jest przywoływany. Bądź kiedy jest obrazek, gdy oto żołnierze przynoszą go do obozu w stanie wskazującym na spożycie i to dosyć dużo trunków. Czy to należało do stylu życia wielkich wodzów? Czy był, powiedzmy, uzależniony? To jest już pytanie. I druga sprawa, również jako poeta się prezentował i jeden z poetów na jakimś spotkaniu właśnie nie wstał, kiedy Cezar wszedł na salę, bo uznał, że on jest największym poetą. A więc może by panie profesor... Nie wiem, czy to nie pomylił pan z Neronem. Nie, jeśli chodzi o sprawę uzależnienia od alkoholu, to właśnie źródła podkreślają, że on pił bardzo mało. Pił wodę i rozcieńczone wino. Tak, bardzo, bardzo Natomiast mało. Natomiast był uzależniony od kobiet. Od pięknych przedmiotów, od pereł. Tak, natomiast o czymś innym trzeba pamiętać. Był to człowiek chory na epilepsję. Tak. I to mogło być właśnie atak epilepsji. Epilepsja ma to do siebie, że w miarę nieleczona, w starożytności nie potrafiono tego leczyć, ona staje się coraz częstsza. I jest kilka epizodów w życiu Cezara, takich bardzo bolesnych.
On potrafił dostać ataku epileptycznego w czasie bitwy. W momentach publicznych. Cezar zdaje się, że przewidywał, jak gdyby czuł, że coś nadchodzi i na ogół starał się unikać. Czyli kiedy go znoszono, powodu, że miał atak, a nie z tego powodu, że był pod wpływem alkoholu. Nic z tego. Mhm. Natomiast jedna rzecz ważna, którą skorzystam, żeby wyraźnie powiedzieć. Proszę Państwa, jeśli się mówi, że przeciętna wieku jest tyle i tyle lat, to znaczy do tej przeciętnej bierze się i takich niemowlaków, co im się zmarło, nie osiągnęli rok życia, i takich, co mieli 20 parę lat, i takich, co mieli 80 parę lat. To jest średnia przeciętna statystyczna. Kiedy mamy do czynienia z żywym społeczeństwem, no to 22 czy 3 latkiem nie za bardzo doświadczonym. O. Odbieramy drugi telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pytanie pierwsze dotyczy wojskowości, to znaczy głównie taktyki wojskowej. Chodzi mi o sposób prowadzenia, rozgrywania wojen i pojedynczych bitew. Czy Cezar był naśladowcą swoich poprzedników, a szczególnie Aleksandra Wielkiego? Czy wprowadził coś nowego, coś, co tylko jego charakteryzuje i czy tylko jemu można by przypisać? Mhm. I drugie pytanie, jak Cezar odnosił się do ludów podbitych? Dobrze, dziękujemy bardzo. 022 645 22 22. Proszę bardzo. Ja zacznę od taktyki. Profesor Ewa Wiprzycka. Tak. Otóż nie sądzę, żeby z Cezarem można było wiązać jedno z tych wielkich odkryć taktycznych w rodzaju Epaminondasa, szyku kośny Epaminondasa, czy pomysły Filipa i Aleksandra, ale był na pewno bardzo wybitnym wodzem, który potrafił wykorzystywać istniejące pomysły. Aleksander Wielki był takim patronem wszystkich ambitnych taktyków, wszystkich ambitnych wodzów, ale sztuka wojenna rzymska czasów Cezara to nie ma już nic wspólnego z Aleksandrem. To nie jest. To może być wzór ogólnie, ale nie w sposób szczegółowy. Tu są dwa aspekty, które trzeba podkreślić. Moim Iwana zdaniem, Żółtowska. Po pierwsze, to, że wojsko jest bardzo związane z wodzem i reaguje na wszystkie polecenia. Poza sytuacjami ekstremalnymi, takimi jak moment, w którym każe się żołnierzom iść do Etiopii. Oni się wtedy buntują, ale Aleksandrowi też się zbuntowali w czasie wyprawy do Indii. Druga rzecz to szybkość, z jaką się Cezar przemieszcza, choćby w Galii. Wielokrotnie podczas lektury De Bello Gallico, pamiętników o wojnie w Galii, słyszymy o tym, że jego wrogowie są zaskoczeni faktem, że on tak szybko zdołał przede wszystkim upewnić się, jaka jest sytuacja, czyli dobry zwiad, a po drugie przemieścić się z jednego punktu do drugiego. To oznacza, że często porzuca tabory. To oznacza, że sam często podróżuje konno niestrudzenie razem ze swoim oddziałem, śmiało rozdziela swoje siły, bardzo ryzykuje. I chyba połączenie tych rozmaitych aspektów daje mu tę ogromną mobilność, tę śmiałość, tę elastyczność, no i wykorzystywanie wszelkich możliwych sytuacji. Na pewno był świetnym strategiem. A poza tym dużo wie o swoich przeciwnikach. On swoich przeciwników nie lekceważy. On w przódy wysyła zwiadowców i dopiero jak ma jaką taką wiedzę, często otrzymaną od wrogów z tego samego plemienia, wrogów na przykład warstwy rządzącej, dopiero wtedy decyduje się na atak. Mm-hmm. Ludy podbite. Stosunek Cezara do ludów podbitych. To jest sytuacja trudna, dlatego że z jednej strony dąży do tego, żeby spacyfikować właśnie na przykład Galię i zarzuca mu się nawet w Senacie Rzymskim, że wielokrotnie atakuje nawet sprzymierzeńców ludu rzymskiego, choćby po to, żeby zwiększyć liczbę zabitych i zasłużyć na kolejny triumf. To z pewnością ma w pamięci. Ale
wobec ludów takich jak na przykład Eduowie jest w jakimś sensie wierny, potrafi docenić ich atuty, docenić ich przyjaźń wobec ludu rzymskiego i w momencie, kiedy już spacyfikuje jakieś terytorium, to przypomnijmy, że powołuje Legion Skowronków, Arauda, czyli to jest legion składający się z miejscowych, z Gallów. Jazda jego, to są w znacznej części Gallowie. Jego późniejszy wróg, Vercingetorix, to jest przecież jeździec, który służy pod jego rozkazami przez pewien czas. Także potem... Wziął udział w buncie przeciwko Cezarowi w Galii, a potem... To dziwna właściwie, to była tajemnicza, niewyjaśniona sytuacja, w której on zginął w więzieniu rzymskim, uduszony po pochodzie tak, triumfalnym, po triumfie Cezara. To chyba dość często się uduszony. Tak, aj, ale to nie, jest, dziwne. Mhm. Wodzów w czasie triumfu, właśnie wtedy, kiedy wódz triumfujący składał ofiarę na Kapitolu, w tym momencie duszono w więzieniu wodza przeciwnika. Mhm. To jest rytualne. Ach, tak. Mhm. To jest norma postępowania. To nie jest nic niespodziewanego. Potem, kiedy Cezar już jest, no powiedzmy tak, jedynowładcą, to na przykład dąży do tego, żeby nadawać obywatelstwo, ba, a nawet najwyższe godności. Jest taka anegdota, że w momencie, kiedy Cezar rozszerza liczebność Senatu, to największym dowodem rzymskiego patriotyzmu jest nie wskazać drogi nowemu senatorowi do kurii, bo ten senator to często był właśnie przedstawiciel tej Gallia Comata, czyli Galii Włochatej z długimi włosami i w spodniach. Przecież tak się cywilizowany człowiek nie nosi, on nosi togę i pod spodem tunikę, a nie żadne spodnie i długie włosy. 022 645 22 22. Odbieramy telefon. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Czy były badania grafologiczne pisma Cezara, Juliusza Cezara i co z tych badań wynikło? Interesuje mnie, czy miał zdolności organizatorskie, to wynika z tego, że tak. No i interesuje mnie kolor włosów Cezara. Tych resztek włosów, które mu zostały. Tak, czy jest to w literaturze gdzieś opisane. Kolor oczu oraz nim tego, oraz życie po prostu intymne, bo jakoś mało się o kobietach, tak, o sukcesach, prawda, w tym względzie. Dobrze, on nie miał czasu, bo ciągle walczył. Miał sporo kobiet oczywiście też. Dobrze, już odpowiadamy panu, dziękuję za telefon. Bardzo proszę, pani Iwona Żółtowska. Jeśli chodzi o oczy, to wiemy, że były ciemne, nadzwyczaj bystre, takie spojrzenie przenikliwe. Ale co znaczy ciemne? Takie, które nazywamy czarnymi, tak? Czarne, tak. Brązowe. Był wysoki, szczupły, dobrze zbudowany w tym sensie, że proporcjonalnie. O kolorze włosów nic nie wiemy, tylko niestety, że rzadkie. Także był przystojnym mężczyzną. Narzekał na to sam, że ma twarz obrzmiałą, ale z portretów to raczej nie wynika. Ja się zachwycam jego pociągłą twarzą i takimi szczupłymi policzkami. Także mężczyzna niewątpliwie przystojny, atrakcyjny, zapewne wysportowany ze względu na swój tryb życia. Natomiast jeśli chodzi o jego pismo, to mnie się wydaje, że my nie mamy żadnych... A żebyśmy żadnych... to mieli jakiś kawałek jego pisma. Bo niestety mamy próbki stylu i to znakomitego stylu. Z tego stylu wiele rzeczy wynika. De Bello Gallico i De Bello Civili, czyli pamiętniki z wojny galijskiej, z wojny domowej, mnóstwo mówią o swoim autorze, choć on dyskretnie udaje, że go w tym dziele prawie nie ma. Natomiast... Aż ksiąg 7 aż napisał De Bello Gallico, to jest 7 ksiąg napisanych przez Juliusza Cezara. 8 została dopisana przez Aulusa Hirciusza. Jego oficera. Jego oficera, tak, natomiast tak. O wojnie domowej nie dokończył tej pracy. Pracę mu przerwała śmierć po prostu. Tak, tak, dlatego, że to dzieło miało być jeszcze przeredagowane, ale i tak w tym ale w tej postaci przepiękną jest łaciną. Znakomita. Tak, ale pisane przepiękną łaciną, zresztą przez wieki były wzorem
wzorem dla Rzymian poprawnego wyrażania swoich myśli. Był też autorem pisma z dziedziny gramatyki, De Analogia, dedykowanego Cyceronowi zresztą. Tak, i był też znakomitym mówcą. Cyceron chwali go jako mówcę w Brutusie, czyli dziele poświęconym historii rzymskiej retoryki. Panowie się nie lubili, ale sobie dedykowali, doceniali się. Tak, niewątpliwie. A czy ja się mogę wtrącić? Bardzo proszę. Mianowicie, w pierwszym momencie miałam odruch takiego na temat grafologiczny zaprzeczenia gwałtownego, że po prostu z tych czasów nie można mieć. Ale my mamy jedno słowo napisane na pewno przez kobietę i tutaj przechodzimy do drugiej części pytania. Mianowicie przez Kleopatrę. Ponieważ znaleziono papirus pochodzący z czasów panowania Kleopatry, w którym ktoś prosi przyznanie jakichś szczególnych przywilejów, mniejsza o to, co w tym dokumencie jest, a na dole jest napisane ręką własną Kleopatry, polecam czy zezwalam, w każdym razie, Sygnowane przez nią. Tak. Rewelacja, coś niesamowitego. Wspaniałe. Tak, tak, to znaleziono w Egipcie. Jest jeden z tych tekstów, który się znajduje, który znajdowano przy okazji wykopalisk, bądź też, który znajdowali chłopi, które krążyli. I który tam sobie leżał spokojnie w jakimś magazynie muzealnym i ktoś to opublikował, nie zorientował się, co to jest, aż osoba bardziej przytomna, czytając, wpadła w zachwyt, no i bez żadnych wątpliwości wykazała, że to jest osobiście napisane. Podpisane przez Kleopatrę. Przez Kleopatrę. 022 645 22 22. Skoro kobiety. Pierwszą żoną Juliusza Cezara miał 17 lat, kiedy pojął za żonę Kornelię Cynillę, matkę Julii, córki ukochanej Juliusza Cezara. Z Kornelią zresztą ze względów wstrętnie politycznych kazano mu się rozwieść. Czego nie uczynił. I jakie były konsekwencje? No, kochał ją po prostu. Musiał się, być może, my tego nigdy nie wiemy o rzymskich małżeństwach, ponieważ większość tych rzymskich małżeństw to są małżeństwa ułożone, małżeństwa w jakimś sensie dla korzyści, ale... No to następne było takie z Pompeją Sullą. Był konsekwentny i zdecydowany, trwał w tym związku, aczkolwiek zagrażało to jego życiu, ponieważ został wciągnięty na listę proskrypcyjną i każdy mógł go zabić. On musiał zmieniać miejsce noclegu niemal co noc, żeby umknąć się paczom, a kiedy go już dopadali, musiał się opłacać, żeby uniknąć śmierci wraz z żoną. Miejmy nadzieję właśnie tą ukochaną żoną. Następna żona, czyli Pompea Sulla, już po śmierci Kornelii. Z którą się rozwiódł, ponieważ podejrzewano ją o romans z Klodiuszem, słynnym politycznym awanturnikiem tych czasów, mężczyzną ponoć niezwykle przystojnym, ale zarazem abnegatem, cynikiem, powiedzielibyśmy dzisiaj, rozpustnikiem. Ponoć zakradał się w kobiecym przebraniu na obrzędy ku czci Bonadea, a są czyli to takie, dobrej bogini. Tak, a są to obrzędy, w których może uczestniczyć tylko i wyłącznie grono pań z najwyższych sfer. Cezar, tutaj się przypisuje mu kolejne powiedzenie, prawdopodobnie autorskie, że żona Cezara musi być poza wszelkimi podejrzeniami, ponieważ śledztwo nie wykazało ostatecznie, jak to tam było, ale zdecydował się na rozwód. I to było bardzo, że tak powiem, polityczne małżeństwo zawarte właśnie po to, żeby móc przybliżyć się do Pompejusza, bo to za chwilę ten triumvirat został zawiązany
Z tego samego względu zresztą wydał swoją jedyną córkę za Pompejusza. Mhm. Podobno było to bardzo udane małżeństwo. Podobno to młodziutka Julia, tak, dziecko, tak, wydana za starszego pana. Tak, za człowieka 6 lat starszego od jej ojca, przypomnijmy, bo taka różnica wieku dzieli obu panów. Więc tutaj, choć, no właśnie, podobno było to bardzo udane małżeństwo, ale... A ten triumvirat, o którym mówiłam, zawarty w 60 roku przez Cezara z Pompejuszem i z jego politycznym wrogiem Pompejusza, czyli Markiem Krasusem, Plutarch nazwał więzią powinowactwa, która Rzeczpospolitą trawioną chorobami wewnętrznymi utrzymywała przynajmniej w pokoju i zgodzie. Czyli taka była opinia Plutarcha o sytuacji wówczas w Rzymie, o czym na początku naszego spotkania powiedziałyśmy. Kolejną żoną Cezara była? Była Kalpurnia. Mhm. Czy ja dobrze pamiętam? Tak. I to Kalpurnia. Jest tak, która miała te sny tuż przed jego zamordowaniem i ostrzegała go, nie posłuchał kobiety. No zresztą nie słuchał jej, bo ją zdradzał bez przerwy przecież. Zdradzał z Servillą, która prawdopodobnie Brutus był ich synem. Chociaż tak to się mówi. Niesprawdzone. Mhm. No i Kleopatra VII, czyli... Która szykowała się prawdopodobnie na żonę Cezara. Ach, matka jest jeszcze, Cezariona. Tak. Jest jeszcze taki wątek, że Cezar podobno, tego też nie wiemy, przygotował taki projekt... ustawy, wedle której miałby możliwość poślubienia każdej kobiety, która wpadnie mu w oko, a to po to, żeby płodzić synów. Ale ten, krótko mówiąc, harem chciał mieć, tak? Może właśnie chciał usankcjonować. W stylu tych królów hellenistycznych ze wschodu. Kto wie, ale to są plotki. Tak, a dlaczego wydaje. Cezar nie mógł formalnie uznać Cezariona, swojego jedynego biologicznego syna, pewnego? Jako obywatel rzymski nie miał prawa zawrzeć. On? Cezar? No, ale w oczach prawa nie mógł zawrzeć związku małżeńskiego z nierzymianką. To jest rzecz dosyć oczywista. No, a druga rzecz, pewnie by mógł zrobić wszystko, co zechce. Mógł nakazać zgromadzeniu ludowemu uchwalenie takiej ustawy, ale rzecz musiała być bardzo niepopularna. Naprawdę bardzo niepopularna, bo chodziło tutaj o bardzo ostentacyjnie zachowującą się pod koniec życia. Kleopatra przyjechała do Rzymu i uciekła z niego po śmierci Cezara. Ale wcześniej zachowywała się jak potencjalna królowa. Tak. I to drażniło z całą pewnością możnych... Rzymian. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie lud rzymski daje się przekupywać. Lud rzymski daje sobą manipulować, to jest oczywiste, ale z drugiej strony ma poczucie takiej zbiorowej godności i zbiorowego wyróżnienia. Nawet jeżeli jest to w jakimś sensie zbiorowość w dużym stopniu próżniacza, to jednak ma świadomość panowania nad światem. I jeżeli to panowanie nad światem zaczyna się w jakiś sposób wymykać, przesączać przez palce, choćby przez fakt, że jakaś wschodnia królowa przybywa i mogłaby właśnie zasugerować swemu ukochanemu w perspektywie mężowi, żeby zabrał te wszystkie przywileje z Rzymu i przeniósł je gdzie indziej, no to wtedy... wzrasta poczucie niechęci. I to z całą pewnością Rzym i jego ludność będzie wtedy bronić swoich przywilejów. Ale lud rzymski miał także słabość do pięknych kobiet, chyba że legenda o urodzie Kleopatry jest mocno przesadzona. Podobno tak. Porównanie portretów z zachowanymi rzeźbami, portretów na monetach... daje asumpt do tego, żeby wysnuć takie wnioski. Z pewnością była... Że była, nie była taka piękna, że nie tak? była taka piękna, tak. Aha. Tak, z pewnością nosiła się bogato i miała
gest, wzięcie królewskie i to pewnie działało. Miała magicznie. Wdzięk z pewnością. Urody może tak, nie, tak. Ale wdzięk. Odbierzemy ostatni chyba już telefon. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry paniom przede wszystkim, słuchaczom. Proszę pani, nie będę zadawać pytania, natomiast moja konstatacja jest taka. Kleopatra tutaj wspomniana przed chwilą i uczyniła moje pytanie bardziej takie dla mnie klarowne. Mówimy dziś o jednej postaci, Ave Cezar, Morituri te salutem. Pani redaktor mnie natchnęła do poruszenia wątku ciągłości historycznej. I nie można mówić o Grecji, przepraszam, o Rzymie, o Juliuszu Cezarze, bez kontekstu wcześniejszego, tak jak Kleopatra, która chciałaby przenieść cywilizację, kulturę rzymską do siebie, a to był przecież też Rzym i Noże Wschodni. I temat dzisiejszej audycji jest bardzo ekskluzywny w czasach, kiedy ani my Greki, może trochę Łaciny. Tym niemniej w ciągłości chciałbym, żeby panie mi potwierdziły. Nie możemy patrzeć na kulturę grecką, rzymską bez kontekstu wcześniejszego, co ta pierwsza słuchaczka, chyba jedna z pierwszych, potwierdziła nam tym faktem, że wszystko już było. To, że Juliusz Cezar, że ta bogata postać, to przecież gdybyśmy tak dobrze poszperali wcześniej w kulturze greckiej, to byśmy znaleźli pierwowzory. I my troszeczkę tak sztucznie odcinamy się, patrząc, pani profesor chyba się ze mną zgodzi, jak przez lupę na daną postać, która się w naszej cywilizacji, w kulturze utrwaliła. Tym niemniej trzeba widzieć ciągłość i te przysłowia, które, prawda, funkcjonują dzisiaj, to one są z Rzymu zaczerpnięte prawestacją tego, co czym Rzym się nakarmił, kulturą grecką, i stało się dziwne w naszych dziejach, że ten silniejszy podbił, ale przejął to, co jest najsilniejsze, czyli kulturę grecką. Czy moje rozumowanie, niezależnie od wspaniałej audycji ekskluzywnej, jest właściwe? O, szkoda, że jesteśmy ekskluzywni, ale chyba nie, aż tak bardzo. Dziękuję panu bardzo. Ma pan całkowicie rację. Jest zarówno to, co się działo w Grecji, jak i to, co się działo później na obszarach o wiele szerszych, objętych przez wyprawy Aleksandra Wielkiego, jak i potem przez na terenie Italii, na obszarach zdobytych przez Rzym. Wszystko to stanowi jedną antyczną cywilizację, która ma oczywiście różne swoje odmiany, i Italia czasów Cezara, Rzym czasów Cezara, to jest coś bardzo odmiennego od poleis greckich. To inna sprawa, ale to ta ciągłość jest niewątpliwie. Rzym przejął mnóstwo elementów swojej kultury, budując z nich inną, przejął o wiele wcześniej przed Cezarem. On ją przejął, no, już trudno powiedzieć nawet jak dawno, ale na pewno od III wieku zaczynając. Nie wiem, co filolog klasyczny mówi na temat daty, kiedy to szeroko się otwiera na kulturę grecką, ale podstawy to nawet sięgają wcześniej. Z całą pewnością, choćby moment, kiedy Grecy zaczynają pokazywać Rzymianom swoje widowiska. Czy to teatr, czy za pośrednictwem etrusków, także walki gladiatorów się pojawia. No więc właśnie, to wszystko jest w jakimś sensie splecione i splątane. Ja chcę wspomnieć o Plutarchu, który daje żywoty równoległe, szukając paraleli między Rzymianami i Grekami. Chcę jeszcze powiedzieć, że istotnie Łaciny i Greki jest teraz dużo mniej niż dawniej w gimnazjach klasycznych, ale ona żyje nadal i ciągle jest jeszcze mnóstwo ludzi, i kładę akcent na mnóstwo, których te języki klasyczne interesują, czy realnie, ponieważ uczą się tych języków, czy potencjalnie, ponieważ chcieliby się uczyć. Czyli zainteresowanie i taka gotowość uczenia się Łaciny i Greki istnieje, więc nie mówmy o tym, że to jest wyłącznie ekskluzywne. Myślę, że to jest potrzebne, a bardzo potrzebne jest takie spojrzenie, że Grecy i Rzymianie mieli ze sobą wiele wspólnego, a my mamy wiele wspólnego z Grekami i Rzymianami, mimo że dzieli nas ocean czasu. A czyli jeśli mi pani pozwoli się wtrącić, to powiem,
że dzięki takim osobom, jak siedząca ze mną pani Żółtowska, istnieje mnóstwo tłumaczeń, istniało mnóstwo tłumaczeń tekstów. Te tłumaczenia się mnożą, pozwalają nam, no powiedzmy, trochę gorzej, z pewnymi ograniczeniami, ale jednak zobaczyć literaturę, teksty greckie i łacińskie. Tu westchnę i powiem, że ja się ogromnie na przykład interesuję Chinami, czy interesuję się Aztekami, czy Majami. No nie znam języka, nie ma rady, ale to mnie przeszkadza mimo wszystko jakoś sięgać do tej kultury. Oczywiście, oczywiście. Trudno. Musimy przyjąć ten punkt widzenia w odniesieniu do starożytności. Korzystajmy. Mm-hmm. Czy rzeczywiście, ponieważ nasza rozmowa o Juliuszu Cezarze odbywa się w takim cyklu ludzie, którzy zmienili historię świata, czy zdaniem pań rzeczywiście Juliusz Cezar zmienił, odwrócił bieg historii świata? Przede wszystkim zmienił Iwona Żółtowska. Światowego mocarstwa. Stworzył pewien kanon sprawowania władzy. Miał wielkie zamiary. Chciał skodyfikować prawo. To się zdarzyło 6 wieków później. Marzył o tym, żeby zbudować nowy port w Ostii. Zrobił to Klaudiusz. Marzył o kolejnych podbojach. Zmienił kalendarz. Otóż to właśnie. I ciągle jeszcze do tego nawiązujemy, choć była kolejna zmiana, ale on wprowadził pewien topos zmiany. Chciał przekopać istm. Istm został przekopany, czyli w głowie tego człowieka zrodziło się mnóstwo idei, które z czasem i nam ułatwiły życie, albo je zmieniły. Mm-hmm. Po prostu dla satysfakcji mówienia inaczej niż inni, pewnie powiedziała, że nie. Ale to znaczy ponura sprawa wywołała wojnę domową. A ta wojna domowa wywołała niesłychanie głęboko sięgające zmiany. Zmiany, które w sprawach, które już wprowadzał Oktawian August, i jakbym miał wybrać jednego przedstawiciela rodu Juliuszy, drugiego rodu przedstawiciela rodu Juliuszy, to oczywiście bym wybrała Oktawiana. No, to niesympatyczna rzecz zabłysnąć w historii dlatego, że się wywołało wojnę domową. Ale wprowadził kalendarz. To naprawdę bardzo ważne. No, pani przecież nie tylko z powodu wojny domowej zmienił bieg, bo przecież, prawda, Galia i Germania i to, że próbował podbić Brytów z wielkim trudem, ale nie podbił w końcu. To pozory podboju zostały zachowane. Tak. Ale nie triumfował z powodu tego, że tak, ale miał poczucie. Czy musiał tak okrutnie zginąć? Pani profesor, czy musiał tak okrutnie zginąć? Musiał. Zbyt wielu ludziom pomógł i zbyt wiele darował wobec siebie odstępstw. Ale przede wszystkim zbyt wielu ludziom naruszył wizję świata, stworzył kłopoty, bał się tego, kiedy przyjechał do Cycerona na obiad. U Cycerona to zabrał ze sobą 2000 żołnierzy, z którymi był wielki kłopot, nie wiadomo gdzie było, gdzie ich posadzić. Bał się. Miał świadomość, że wcześniej czy później ktoś wyciągnie sztylet. Scena śmierci w książce Maxa Gallo niech będzie przyjemnością dla państwa, jeżeli taka scena może być przyjemnością, ale ze względu na język piękny, którym jest opisana, zostawiam to państwu. Nie mam sumienia spośród 6 osób, które do nas zadzwoniły, wylosować właściwie tę jedną, która książki nie dostanie. W związku z tym wszyscy państwo, ja postaram się o jeszcze jeden egzemplarz. Poproszę wydawnictwo Rebis o jeszcze jeden egzemplarz dla państwa. Czyli wszyscy państwo, którzy do nas zadzwonili, otrzymają tę książkę i mam nadzieję, że tak jak ja będą ją czytać z zapartym
tchem. Dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi były dzisiaj pani profesor Ewa Wiprzycka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Iwona Żółtowska. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza. Jeszcze jedną mam dla państwa wiadomość, mianowicie taką, że 15 września w Biskupinie rozpocznie się festyn archeologiczny zatytułowany Rzymianie i Barbarzyńcy. Może to być niezwykle interesujące, a za tydzień w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego o dinozaurach w Biskupinie. Dziwne? Dziwne. Zapraszam za tydzień.